jedna szansa, żeby coś zrobić. Jeden błąd może przekreślić wszystko. Takie są zasady hardcora. Takie są zasady permadef, który jest moim ulubionym trybem w grach. Nie gram na hardkorze w każdą grę. Na przykład w Terrarię by mi się nie chciało. Jak grałem kiedyś w Lola, to miałem naprawdę słabe KDA, więc nawet gdyby się dało w mobie, to bym nie próbował. Ale jeśli chodzi o samo granie na hardkorze, to wiem, że często wydaje się ludziom, że to jest coś odklejonego. Dużo ludzi mówi, nie, to nie dla mnie, bo nie jestem streamerem, bo to strata czasu, nie rozumiem, po co grać na hardkorze. Prawdziwa gra jest na softkorze, bo tam nie boisz się wyzwań, a na hardkorze podchodzisz do wszystkiego z podkulonym ogonem. I ja w jakimś tam stopniu rozumiem takie podejście, zwłaszcza, że zdaję sobie sprawę, że na przykład hardcore jest bardziej czasochłonny, nie? To normalne. Utrata postaci może stać się utratą wszystkiego. To jest bolesne. Ale powiem wam, że jest sporo rzeczy, które naprawdę cenię w graniu na HC. I część z nich to są rzeczy takie filozoficzne, a część z nich to są realne gameplayowe powody. Tak więc zostańcie ze mną. Najpierw tylko powiem, jak to wyglądało u mnie. To znaczy, na hardkorze próbowałem pierwszy raz swoich sił jako dzieciak w Diablo 2 i mogę wam od razu powiedzieć, że szło mi tragicznie. Nie wiem, czy kiedykolwiek udało mi się przejść nawet normala wtedy, gdy byłem tym dzieciakiem. Czy tam gimbusem, miałem spore problemy, nie udawało mi się, więc dosyć szybko sobie odpuściłem. I powiem wam, że tym, co zadziałało u mnie, żeby przekonać mnie do hardcora, było Diablo 3, które wyszło paręnaście lat później. I Diablo 3 miało swoje momenty, miało swoje przebłyski, ale hardcore tam był bardzo mocno uproszczony ze względu na bardzo łatwy dostęp do takich efektów, na przykład cheat death, które pozwalały całkowicie uniknąć utraty postaci, to znaczy dostawaliśmy śmiertelny cios, odpalała się jakaś bańka, nie wiem, niezniszczalność na chwilę, uciekaliśmy sobie, czekaliśmy i było ok. I kończyło się tym, że traciłem postaci tylko do jakichś deceków czy podobnych. Ale ten hardcore w Diablo 3 rozbudził coś we mnie, jakby rozniecił jakiś płomyk w moim sercu i pamiętam, że jak założyłem swoje konto w 2013 w Path of Exile, to od razu wszedłem na HC. Od razu praktycznie. Do dzisiaj pamiętam, jaki wkurzony byłem na mojego kolegę Filipa, pozdrawiam Elficki, który zadzwonił do mnie na Skype'ie, bo wtedy się jeszcze używało Skype'a, wywaliło mi grę do pulpitu, włączam ją z powrotem. Wtedy jeszcze nie grało się też wszędzie na borderless, nie? Tylko na full screen. Nie wiem, czy POE w ogóle miało borderlessa, ale wracam do gry, a tam moja postać leży. Pamiętam, gdzie dokładnie. To był drugi albo trzeci stopień trudności w Suersach, w akcie trzecim. To był wtedy chyba jeszcze ostatni akt i to był Marauder Ethereal Knight. I to była moja najlepsza do tamtej pory postać. Ja byłem taki załamany, że odinstalowałem tę grę na jakiś czas. Tak więc musiałem się zahartować do tego takiego mojego obecnego stylu gry, gdzie wchodzę, tam tracę postać, mówię, ha, no cóż, to była fajna postać, no to co, co robimy tym razem? Powiem wam, co sobie cenię w hardkorze. I zacznę od takiego najprostszego, najbardziej oczywistego powodu, który jak na pewno ktoś wypomni, więc ja od niego rozpocznę. To jest po prostu, że hardcore przedłuża content jakby na streamie, nie? No bo powiedzmy sobie szczerze, jeśli jesteś doświadczonym graczem i pójdziesz na softcore trade, to będziesz w stanie zrealizować wszystko, co gra ma do zaoferowania, no w pierwsze dni, dosłownie, nawet nie, że tydzień, nie, tylko dosłownie w pierwsze dni, a potem już pozostaje ci tylko, nie wiem, jakiś tam uber crafting, albo siedzenie jak taki smok na kupie złota i dóbr i po prostu poszerzanie go. Chyba stwierdziłem po prostu, że mnie to nie jara. A też zwłaszcza jako content creator, raz, że jest to wydłużenie kontentu dla mnie jako gracza, po prostu mogę dłużej nacieszyć się progresją, powolniej wchodzę na każdy stopień, że tak powiem, albo tych schodków mam po prostu więcej i dłużej mogę się cieszyć grą. I też pod kątem streama wydaje mi się, że to jest po prostu fajne, bo daje okazję widzom pooglądać te zmagania. Ale żeby nie było, ja grałem na hardkorze jeszcze długo, przez wiele lat, jeszcze zanim zacząłem streamować, tak więc to nie o to chodzi. Tak grałem i też grałbym dalej na HC, nawet bez streama. Natomiast jeśli chodzi o właśnie dalsze rzeczy, które sprawiają, że polecam naprawdę spróbować hardcora, to jest to, że na hardkorze, i to nawet nie tylko w POE, ja będę podawał przykłady z POE, ale to nie chodzi tylko o POE, gra się totalnie inaczej. Mam znajomych albo widzów, którzy mówią, wiesz, ja nigdy tam bym nie próbował, bo ja mam po 1000 śmierci na mojej postaci. Wysyłają mi screena, twoja postać zginęła 800 razy, to nie dla mnie. Namawiam kolegę, potem się okazuje, że kolega za pierwszym razem na przykład wbija 70,
80, 90. Czasem tak bywa i okazuje się, że ludzie sobie nawet nie zdają sprawy, że ich umiejętności albo ich jakaś taka zdolność do refleksji i zdolność taktyczna jest to wiele wyżej niż sobie w ogóle zdają sprawę. Pozwala im to doświadczyć grę po prostu w innym świetle. To nawet nie chodzi o tak, że jedna gra jest lepsza, jedna gra jest druga. To jest ciekawa kwestia designowa gry, że jesteś w stanie zrobić jedną decyzją. Podejrzewam, że z perspektywy programisty to jest najprostsza decyzja na świecie, nie? To znaczy can player resurrect tak na dobrą sprawę, nie? I tu jest, tu dajesz tak i tu dajesz nie. Kwestia zera albo jedynki gdzieś tam w kodzie. I ta jedna decyzja potrafi stworzyć naprawdę kompletnie inną grę. Takim ciekawym paradoksem, który wydaje mi się, że dobrze obrazuje Path of Exile akurat hardcorem, jest kampania. To znaczy w Path of Exile mamy przecież kampanię, którą gracz za każdym razem musi przejść. Za każdym razem, jeśli chcesz dojść endgame'u, to musisz przejść pierwszy akt, drugi akt, trzeci akt i wszystkie dalsze aż do 10. Musisz je zrealizować, musisz zrobić laby. I kto częściej narzeka na powtarzanie kampanii? Czy to są gracze softcora, którzy często muszą to zrobić nawet tylko raz na ligę, jeśli ktoś gra tylko jedną postacią? Czy gracze HC, którzy często robią paręnaście postaci na ligę? I to jest ciekawa kwestia, bo narzekanie na kampanię jest dużo częstsze wśród graczy softcora, nie wśród graczy hardcora. Dlaczego? Bo to jest inna gra. Wydaje mi się, że tym, co najbardziej napędza graczy, nawet jeśli z czasem sobie nie zdają z tego sprawy, po prostu to jest takie podświadome, progresja. To znaczy poczucie rośnięcia w siłę, spojrzenia wyzwaniu w oczy i rozgromienia go na bazie własnych decyzji i własnego playstylu. Tylko, że te wyzwania są często nieistniejące na softcore. To znaczy, ja nie mówię, że PoE jest jakimś turbo ciężką gameplayową grą, ale bardziej, no, sami wiecie prawdopodobnie, jak to jest z graczami, którzy po raz setny robią kampanię w PoE na softcore. Bardzo często wygląda to tak, że ich postać nie ma odporności na żywioły, nie ma życia. Bardzo często na softcore rzuca się swoją postacią, tak zwany corpse running, czyli bieg ciałem, rzucasz się w bossa, padasz, zginiesz, nic się nie stało. Jakieś taka kompletna apatia na los swojej postaci w większości wypadków. A na hardcore po prostu gra się wydaje pełniejsza. Na przykład cieszysz się, gdy w pierwszym akcie dostajesz Sapphire Ring, bo wiesz, że ten Cold Resist, który będzie wymagany, żeby właśnie chronić się przed mroźnymi atakami bossa z końca aktu, może się przydać. Docenisz to, że szybko znajdziesz powiększoną miksturę życia, bo wiesz, że ona może być bardzo istotna. Doceniasz to, że twoja zbroja nagle ma 300 armora, a nie 100 armora, bo wiesz, że 300 armora na wczesnym etapie gry to jest kosmos. Więc mam wrażenie, że dużo szybciej możesz poczuć się zmuszony na przykład wykorzystać jakieś materiały craftingowe, żeby nawet na kampanii uzyskać trochę tej siły więcej, żeby czuć się bezpieczniej. Samo girowanie wydaje się ciekawsze, bo nie myślisz tylko damage'u, ale też właśnie ta defensywa cały czas jest w twojej głowie. Nie mówię, że na softcore nigdy nie buduje się defensywy, nie? Czasem się buduje, ale powiedzmy sobie szczerze, jest to dosyć inne podejście. Co za tym idzie, crafting bench staje się użyteczny od samego początku. Generalnie, według mnie, gra jest taka, no, dla mnie jest pełniejsza, ale powiedziałbym po prostu, że jest inna i że jest to coś wartego spróbowania. Jedną z też takich rzeczy, która wydaje mi się fascynująca z perspektywy softcore, hardcore, to są różnice ekonomiczne, na przykład związane z tym, że dostęp do różnorakich, ciężkich do zdobycia dóbr, na przykład przedmiotów z bossów, są znacznie ograniczone. To znaczy, jeśli jesteś kozakiem, jeśli twoja praktyka, twój skill, twoje doświadczenie, twoja zręcznie skonstruowana postać jest w stanie ponać najtrudniejsze bossy, to faktycznie możesz uzyskać ekonomiczną dominację nad innymi, co niekoniecznie byłoby aż tak proste na softcore, nie? No bo na softcore każdy tam jakoś da radę skonstruować coś na te bossy, no a na HC zazwyczaj to są te same niki, ci sami ludzie, co ligę okłaszają swoje usługi, że pomogę ci z bossem. W ogóle taka mała rzecz, społeczność hackowa jest mniejsza, więc na przykład przez wiele lat grania na Hardcore Trade tylko raz w życiu ktokolwiek próbował mnie zeskamować, a wiem, że na softcore to się dzieje cały czas. Nawet nie wiem, czy nie rozmawiałem z Owim, który tam ma paręnaście tysięcy, z czego większość na HC Trade, że jego to chyba nikt nigdy nie próbował zeskamować. A może to nie z Owim, nie wiem. Może obejrzy i potwierdzi albo zaneguje. To jest dobry moment swoją drogą, żeby wspomnieć, że niedługo z Endorofi organizujemy ligę Cmentarzysko, która jest swoją drogą ligą hardcore na Necropolis, która startuje równolegle w tej samej chwili co Necropolis. Mamy nawet wsparcie od Grinding Gear Games. Dzisiaj w zasadzie dostałem odpowiedź od Grinding Gear Games, że podoba im się idea i że ufundują wszystkie miejsca na naszej lidze, więc każdy może dołączyć. Nic to nie kosztuje i możecie spróbować swoich sił w takiej właśnie naszej małej ekonomii. Ja się spodziewam, że będzie nas około prawdopodobnie
prawdopodobnie 1000 graczy. Zobaczymy. Więcej informacji już niedługo. Obecnie wszystko jest dopinane na ostatni guzik. Trailer jest w montażu i tak dalej. Tak czy inaczej, jeśli chodzi o to, że gra jest inna, to też jest ciekawy temat. To znaczy istnieją przedmioty, które są wręcz albo bezwartościowe, albo totalnie ignorowane i bardzo tanie na softcore, związane z defensywą, które są na przykład chase itemem, czy totalnie wartościowym, gigasilnym, gigauznanym przedmiotem na HC. Tak więc w pewnych kwestiach uczysz się gry od nowa i zaczynasz postrzegać itemizację w nowym świetle. Zaczynasz dostrzegać wartość itemów, które kiedyś wydawały ci się śmieciem. Ale powiem wam też taki jeden powód, który wydaje się może totalnie nieoczywisty. To znaczy, ja mam problem i tym problemem jest to, że często nie mogę się przełamać do zakończenia grać daną postacią. I prowadzi to czasem do tego, że cisnę cały czas tą samą postacią, nawet jak ona już mi się znudziła, mam jej trochę dość, to czasem będę cisnął dalej. I tutaj z pomocą przychodzi unicestwienie. Bo gdy moja postać leży na podłodze, to mówię, okej, los zadecydował. Zrobię jakiś inny build, zagram czymś innym. I to sprawia, że gra jest cały czas świeża. A jak mówiłem, nawet kampania jest bardziej angażująca, więc przez to ciekawsza i powtarzanie jej nie jest aż takim problemem na HC. Powiedziałbym, że hardcore uczy wielu rzeczy. I to nawet nie chodzi koniecznie, że uczy, nie wiem, dobrze grać. Bo można grać na softcore i być lepszym graczem, nie? To znaczy, hardcore bardzo często uczy po prostu ostrożności, a nie koniecznie, nie wiem, bycia godgamerem. Ja sam na przykład nie powiedziałbym, że jestem mechanicznie jakoś szczególnie uzdolniony, ale uczy, i to jest zabawne, według mnie dobrze oswaja z utratą. To brzmi może podniośle, ale mam wrażenie, że nauczył mnie radzić sobie ze stratami we własnym życiu. To naprawdę śmiesznie brzmi, ale mówię poważnie. Bo gdyby na to spojrzeć, to tak, jakby granie na HC jest taką celebracją drogi, a nie celu, bo wiesz, że na końcu zawsze czeka RIP. Twoja postać zginie czasem od totalnego bullshitu. Jak w życiu. Czasem po prostu detonację ciał przeciwnik rzuci i dostajesz one-shota, nie? Mówiłem o niebyciu takim dobrym mechanicznie, dlatego jednocześnie jestem podekscytowany na hardcore w Path of Exile 2, które nadchodzi, ale też trochę się cykam, bo te walki z bossami wyglądały na bardzo, bardzo dośrubowane i dokręcone mechanicznie soulsowe zadymki, tak więc zobaczymy, jak moje tam doświadczenie z jedynki się przełoży. Może się okaże, że w dwójce połowę czasu spędzę na plaży, padając i padając. Mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że ten hardcore w Poetwójce też będzie czymś w moim zasięgu. Na pewno będę próbował. I wiecie co? Ja wiem, że każdego na hardcore nie przekonam i nie będę próbował, ale wydaje mi się, że jeśli nigdy nie próbowałeś, to naprawdę polecam. Spróbuj. Może po prostu będziesz wiedział, że to nie dla ciebie, a może odnajdziesz w sobie zamiłowanie do trybu gry, który wcześniej wydawał ci się czymś absurdalnym, idiotycznym. Mówię, zdaję sobie sprawę, to nie jest dla każdego, to też jest czasochłonne i tak dalej. Nie będzie lepszej okazji niż cmentarzysko, tak mi się wydaje. Dla tych, którzy chcieliby spróbować, mam parę potencjalnych źródeł informacji, czy nauki, czy cokolwiek. Napisałem jakiś czas temu parunastostronnicowy poradnik pisemny do tego, by utrzymać się przy życiu na hardkorze. Planuję go niedługo uaktualnić. Jak dam radę, to przed startem ligi chciałbym też zrobić jakiś filmik o tym, jak progresować pod kątem itemów, czy też chociaż o tym, jak budować defensywę. O samym HC, oprócz poradnika pisemnego, mam też film, który również postaram się zaploadować zaktualizowaną wersję w następnych dniach. No i przede wszystkim planuję streamować własną przygodę na HC. Tak jak do tej pory, od 29 marca zaczynamy z serią codziennych, parunastogodzinnych często streamów, gdzie zawsze można wpaść, zadać pytania. A jeśli zaczniesz z nami właśnie na cmentarzysku, to na Discordzie mamy teraz cały dział poświęcony cmentarzysku właśnie, gdzie będzie można ogłosić swoje plany na ligę, bo może będziesz chciał zostać baronem olejkowym, farmującym blight, nonc innych leniwych graczy na kasę, którzy nie będą chcieli tego blighta robić, będąc na przykład jedynym blightowcem na naszej lidze. Może będziesz chciał poprosić o pomoc albo przedyskutować jakąś strategię. Grając czy nie, może podobać się idea i chciałbyś zarzucić jakimś bounty, jakimś wyzwaniem. Na przykład chciałbyś zaoferować jakąś nagrodę komuś, kto jako pierwszy, nie wiem, przejdzie kampanię nie nosząc zbroi i hełmu, albo wbije poziom 90, nie wybierając nigdy ascendancji. No, tego typu wyzwania
też sobie robimy. I wiecie co? Wyszedł z tego taki filmik trochę o własnych doświadczeniach, trochę osobisty, trochę taki pogadankowy, trochę eksperymentalny, bo tak jak mówię, nigdy nie robiłem filmów w podobnej formie, a trochę promocyjny dla wydarzenia, które organizuję, ale to dlatego, bo jestem nim naprawdę podekscytowany i ono się zazębia bardzo mocno z tym, o czym mówię. Tak czy inaczej, dzięki za całe wsparcie okazane mi, nawet nie teraz, nawet przez ostatni rok. Dzięki za oglądanie filmów, komentowanie, łapkowanie w górę, te wszystkie dzwoneczki i tak dalej. Bardzo mi miło. Tyle. Do zobaczenia na streamie, do zobaczenia na cmentarzysku, do zobaczenia na Discordzie, do zobaczenia w komentarzach. Essa!